Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a nasza firma mieści się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wszystkie nasze towary możemy wysyłać na cały kraj. Przyjeżdżają one do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. A sprawę rat, czyli sprzedaży na raty, załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na początek szybko trzy informacje. Po pierwsze, od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Całą ofertę skuterów Peugeot znajdziecie u nas w salonie lub na salon2kółka.pl. Po drugie, dotarły do nas długo oczekiwane crossy XB39 w pojemności 300 cm sześciennych, chłodzone cieczą na kołach 21x18 30-konne. I po trzecie, jak zawsze bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Dzisiaj dotarł do nas nowy towar. Model, którego o dziwo nie było w ubiegłym roku. Nie było w ubiegłym roku modelu Junak 901. Może był, a my nie kupiliśmy, nie pamiętam. W każdym bądź razie model motorower Junak 901 z rocznika 2022. Model w zasadzie nie uległ w ogóle zmianie. Występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Mamy czarny, czarny mat, bordowy i srebrny. Jest to klasyczny motorower, który jeździ już po naszych drogach. No, tak jak pamiętam, jak handlujemy Junakiem, tak zawsze był model 901. Potem wszedł model 901F, który różnił się tym, że z przodu nie miał takiej lampy, jak ma ten model, tylko miał tą lampę okrągłą. Jest to, określają, że najciekawsza pozycja w segmencie polskich 50-tek. Kiedyś ogólnie jest on na kołach 18-calowych, napędzany bardzo efektywną i ekonomiczną jednostką napędową. Za chwilę porozmawiamy o tym, jaka jest konkurencja w tym segmencie. Silnik czterosuwowy, dwuzaworowy, chłodzony powietrzem. Pojemność 49 cm sześciennych, moc 2,4 kW, 3,3 konia mechanicznego. Układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna, opona z przodu 18-2,75, z tyłu 18-3,25. Z przodu hamulce tarczowe hydrauliczne, z tyłu bębnowe mechaniczne, napęd to łańcuch i wymiary 2055 na 760 na 1112, maksymalna prędkość 45 km na godzinę, zbiornik paliwa 18,5 litra, gwarancja 24 miesiące lub 6000 km. Jeśli chodzi o konkurencję, więc firma Barton w zasadzie nic takiego nie proponuje, firma ZIP również. Oczywiście firma Barton ma Sprinta. Barton Sprint jest bardzo podobny. Firma Romet, firma ZIP nic podobnego nie oferuje, ale Barton Sprint i Barton Sprint RS, który jest dostępny u nas w salonie, oczywiście są bardzo podobne do tego pojazdu. Także przypominam, mamy w kolorze srebrnym, czarnym i bordowym Junaka 901 z rocznika 2022. Duży, ładny motorower. Przypominają sobie na pewno miłośnicy Junaka, że w tej samej budzie był Junak 122 z silnikiem, z silnikiem 125. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram, a przede wszystkim jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć! Witam Was w salonie 2 Kółka.
Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj trochę inaczej. Zrobimy z Wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli, w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac. Staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami, czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas tych kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają. Jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. To jest pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Mikilona, modele... Proszę, możesz tam wejść do środka. Modele XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87. Cały czas składamy, cały czas coś się pojawia. Oczywiście modele z Kayo. Jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12. No tutaj akurat poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc... Nie wejdziemy nawet do środka, mamy tutaj modele X-Tera, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach dla najmniejszych, modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo, to jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim stoją już z tyłu również mniejsze krosy, tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem... Na trochę większych kołach, na 19-16, modele Viper, XB38, RFZ, tu mamy Pitganga z Kayo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie... Z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak... Szybko przelecimy po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, Sequoia, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy, CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Baszan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry do kładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za otwartymi pomieszczeniami z krosami. Tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy, wiadomo, wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe, na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele Forecraft na kołach aluminiowych,
Forkraft czarny na kołach stalowych, Forkraft militarny, Forkraft czarny na kołach aluminiowych. To jest pojemność 250 i Forkrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. Tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej Baszany 250. To są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Baszanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem, o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie z kładami od strony szyby. Tu mamy modele TGB 1000 LT, TGB 600 LTX, Segway 600 Snarler, tu też również Segway, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 U-Force. I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie, zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy, udaje się na swoje prawą stronę, a my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki. Tutaj mijamy również skutery Peugeota, które stoją u nas na samym przodzie. Skutery Peugeota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarny, mamy bardzo dużo sprzętów. Tutaj również ciągniczki, pilarki z Husqvarny, myjki, kosy, tutaj wszystko znajdziecie. I wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej, zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej. A tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, Veracruz z firmy Zip, wszystko 50. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Dalej Bassa, Galaxy z firmy Barton, Cityline z Rometa. Tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować, oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy Zip. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko. Z prawej strony zaczynamy. Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą, nowy motocykl. To są wszystko motocykle 125. Pro XTRS, ostatnia sztuka z firmy Zip. To jest ZXT 125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC 125, Barton Hyper, ostatnia sztuka w kolorze czerwonym. Tutaj SMB 125 z firmy Romet, K125 z firmy Romet, Classic 125 z firmy Barton, ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym,
Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym, M12 Café, Junak M15, Junak M14, Junak M11 Café, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 Café. I teraz proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony, pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce Romet Hard 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku, Sprint 50, Barton FR w kolorze niebieskim i czarnym, JZV bordowy, Romet Ogar, to są wszystko 50, Ogar 50, Volcano bordowe w 50, JZV najtańszy motorower w 50, Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony, Café Racer w 50, to jest nowość z Bartona z zeszłego roku, JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim, Junak RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat, Barton Sprint niebieski, Ogar 202 pomarańczowy, Junak 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZX-T50 w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na część z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250. Za krosami bardzo szeroki wybór kasków offroadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250, Defender, X-Motos XB88, Kayo T4, NTX 250 z Bartona, to jest Apollo RFZ, dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB38 i na 88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, wchodzimy teraz na piętro, proszę kamerę do przodu, tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia, jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami, mamy bardzo dużo rowerów, jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie. Rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnog. Tak, tu mamy rowery na dwudziestkach, na szesnastkach, hulajnogi, na dwudziestkach czwórkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm lub Cross i oczywiście Romet. Zapraszam do przodu, wstaniemy, jeszcze tutaj proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, trochę BMX-ów oraz tam mamy MTB rowery damskie. Zapraszam na dół. A
A tutaj koło pojazdu Frost znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.